Cześć, Krzysiek Wierzbowski z tej strony. Dzięki za nadesłane pytanie. Mam nadzieję, że zadowolę Was wszystkich odpowiedziami. No to pierwsze pytanie. Gdzie się podziewałeś po zakończeniu sezonu? Nie widać Cię na żadnych zdjęciach z akcji czy treningów, pyta Wojtek. No, przychodziłem mały zabieg artroskopii łękotki. Miałem tam małe pęknięcia, już zostało to wszystko naprawione, zszyte, więc no niestety nie mogłem uczestniczyć w tych akcjach, chociaż bardzo bym tego chciał. Niewątpliwie. Jakie ma Pan odczucia po ostatnim sezonie, pyta Sebastian. No myślę, że tak jak wszyscy dookoła, no nie był to sezon udany, jak tak samo dla nas zawodników, jak i dla całego klubu. No żadnego chyba tutaj pozytywnego słowa nie możemy powiedzieć, bo zawiedliśmy na całej linii. Mam nadzieję, że kolejny sezon w naszym wykonaniu będzie dużo lepszy. Kto jest Pana autorytetem siatkarskim, pyta Sebastian. No tutaj w każdym wywiadzie zawsze powtarzałem, że Władimir Grbicz jest takim moim, był zawsze moim wzorem do naśladowania, może nie tylko z tych umiejętności czysto siatkarskich, ale też z charakteru, jaki posiada, bo bardzo często potrafił całą drużynę poderwać do walki, właśnie nie tylko i wyłącznie grą, ale swoimi emocjami i taką wolą, zawzięciem w swojej charakterze. Czy pamięta Pan zagrywkę, kiedy ustrzelił Pan legendarnego Żibę? Jakie emocje towarzyszą Panu, gdy powraca Pan myślami do tego momentu? Pyta Michu. No to jak było widać, śmiech, no bo już naprawdę, to już jest bardzo dawno temu, już sam nie pamiętam, jak to wyglądało. I tak to wraca raz na jakiś czas do mnie, no i wywołuje to tylko takie właśnie emocje, uśmiech na twarzy i tylko tyle. Kolejne pytanie od Sebastiana. Czy lubi Pan grać w siatkówkę plażową? Tak, zdecydowanie tak. Jak tylko miałem czas, wakacje, starałem się raz na jakiś czas się na tej plaży pojawić. No niestety czas mam ograniczony, więc też nie staram się, tak jak Marcin Nowak, brać udziału w tych wszystkich turniejach, które są co tydzień. No bo po prostu no jakoś brak czasu, brak może troszeczkę tej motywacji już po sezonie i takiego zaangażowania, bo sam się przekonałem dobrze na tym, że samo takie trenowanie tylko i wyłącznie na plaży to nic z tego nie będzie, trzeba jednak chodzić na siłownię i cały czas podnosić tą fizyczną stronę, żeby na tej plaży wytrzymać, ale tak rekreacyjnie bardzo fajna sprawa i bardzo, bardzo lubię spędzać w ten sposób czas. Monika pyta, jaki jest Twój ulubiony klub piłkarski? Chyba Real Madryt, jeśli chodzi o taki generalnie w Europie Real Madryt, chociaż no nie utożsamiam się w ogóle z piłką nożną i przyznam szczerze, że rzadko kiedy oglądam, no na pewno finał Ligi Mistrzów będę oglądał, ale tak jak mówię, no raczej piłka nożna to nie jest jakieś moje hobby, które spędzania czasu. Dwa pytania od człowieka, który podpisał się jako Gocyk Warszawa. Jak lubisz spędzać czas i jak lubisz spędzać i z kim swój wolny czas? No to od razu pozdrowienia dla Michała, oczywiście wiem od kogo te pytania. No, jedną z tych osób, z którymi spędzam czas, właśnie ten wolny, jest ta osoba, która to pytanie przysłała i no jak spędzam wolny czas, no myślę, że jemu nie będę odpowiadał na to pytanie, bo on dobrze wie, jak spędzamy wolny czas, no ale generalnie no myślę, że to jak każdy gdzieś tam z przyjaciółmi, z rodzinami, jakieś wyjazdy, wypady, grill, troszeczkę aktywności, nie wiem, jakaś piłka właśnie plażowa, w ten sposób staramy się chyba wykorzystywać te wolne chwile, bo teraz dopiero tak naprawdę wolne chwile są po sezonie. No to odpowiedz temu samemu koledze, czemu tak bardzo lubisz Wilhelmów i Łukawę, czemu te miejsca są tak szczególne dla Ciebie? Od razu wyjaśnię, to są takie dwie miejscowości, typowa wieś, kompletnie tam praktycznie nikt nie mieszka, jeden domek, działka i no, można się spokojnie wyciszyć, wyluzować, nie trzeba patrzeć na to, że ktoś coś powie, coś się może wydarzyć. Również mój syn bardzo lubi tam spędzać czas, ponieważ ma ogromne pole do popisu, jest tam sporo miejsca, żeby się wyszaleć, wybiegać, więc jak ja i moja rodzina, tak samo tylko i wyłącznie ja osobiście bardzo lubimy tam właśnie jeździć, bo no są to fajne miejsca, gdzie spędzamy czas i no i zawsze lubimy tam wracać. Teraz seria pytań od Natalii. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z siatkówką? Dość przypadkowo. Kiedyś moja babcia zaprosiła na działkę swoją rodzinę i okazało się, że jedną z osób, które tam powiedzmy przywiozła tą rodzinę, no bo niestety to już były starsze osoby i nie były w stanie prowadzić samochodu, to był Krzysztof Felczak, który również z tą daleką gdzieś moją rodziną był związany.
I po prostu zwykła rozmowa, czym się zajmujesz, co robisz, zobaczył, że jestem wysoki, ile mam lat i zaproponował mi, żebym przyszedł na trening siatkarski, wtedy do klubu sportowego Metro. Dostałem telefon, no zdecydowałem się, żeby pójść spróbować, co to jest ta siatkówka, no i tak chyba w dzień czy dwa załapałem tego bakcyla i no i do tej pory tak to zostało. Czy masz jakieś ulubione wydarzenie związane ze swoimi fanami? O, ciężkie pytanie. Naprawdę ciężkie, tak? Szkoda, że wcześniej mi nie powiedziałeś, to bym może się jakoś przygotował, ale na chwilę obecną ciężko jest mi coś przypomnieć. Jak przypomni mi się, to jeszcze na to pytanie odpowiem w następnej kolejności. Nikt nie zna pytań wcześniej, więc nie możemy robić wyjątków. Od kiedy grasz w siatkówkę, właściwie odpowiedziałeś, więc może od razu, w jakim klubie chciałbyś grać w przyszłości? W jakim klubie? Ciężko powiedzieć. Na pewno bym chciał zakończyć karierę w Warszawie, no bo to jest jednak miejsce moje rodzinne. No i fajnie by było w tej Warszawie jednak grać, no bo jednak tam mam całą rodzinę i wspomnienie i całe życie. Na pewno tutaj w Gdańsku też czuję się fantastycznie, jak ja, jak moja rodzina, bo nie ukrywajmy, że jest to jedno z takich miejsc w Polsce, w którym fajnie się spędza też ten czas pozasportowy, a to też jest bardzo ważne, żeby jednak też życie się jakoś tak spokojnie, fajnie toczyło. Więc no nie wiem, na chwilę obecną no na pewno Warszawa jest takim klubem, że fajnie by było tam tą karierę w dłuższym czasie spędzać, ale to tak jak mówię, no to jest wiele czynników musi na to wpłynąć i to nie jest takie proste, że powiemy, gdzie chcemy grać i tak od razu będzie. Na takim marzeniem to na pewno są kluby takie z ligi rosyjskiej, bo teraz tureckiej albo włoskiej, no bo zawsze jak było się młodym chłopakiem, chciało się iść do Włoch, bo tam była najlepsza liga, najwyższy poziom. Teraz trochę to się pozmieniało i liga włoska oraz turecka gdzieś tam dążą do tych najlepszych i pewnie któryś z tych klubów z czołówki, ale to myślę, że na chwilę obecną to tego i wyłącznie marzenia. Wywołałeś temat o Gdańsku. Co najbardziej lubisz w Gdańsku? Pyta Natalia. No jeśli chodzi o taką czysto stronę życia prywatnego, no to na pewno plaża i taki spokój tutaj w ludziach, który jest, bo ja jestem z Warszawy i tam jest zupełnie inne życie, wszystko jest szybko, wszędzie jest pełno ludzi, którzy pędzą za tymi swoimi sprawami, obowiązkami i to troszeczkę jest przytłaczające, korki samochodowe, no tutaj tego w ogóle tak naprawdę nie ma, nawet jadąc do centrum Gdańska, to te korki są takie, że jednak ten samochód jedzie, a w Warszawie jest zupełnie inaczej, to jest przytłaczające, bo się większość swojego czasu, powiedzmy, traci na czekaniu, czy w korku, czy na przystankach autobusowych, bo te korki są, autobusy się spóźniają, no to jest męczące i no ja tutaj już rozmawiałem gdzieś tam z rodziną, że jednak nie chciałbym tam zostać, powiedzmy, w Warszawie, gdzieś tam mieszkać w bloku, ale jakieś właśnie albo inna miejscowość, albo pod Warszawą. A wracając do pytania, no to w Gdańsku na pewno do życia jest super, bo jest sprawa, bo jest morze, wiadomo, fajny klimat, jednak to powietrze jest zupełnie inne, my tutaj przyjeżdżając od razu poczuliśmy, że jest zupełnie inna różnica, bo i w spaniu, i w takim samopoczuciu na co dzień jest inaczej, więc ogólna atmosfera, myślę, i ta aura, która tutaj panuje nad Trójmiastem, jest taka, że to jest chyba taka najpozytywniejsza strona tego. Natalia dokłada jeszcze pytanie o ulubiony lokal w Gdańsku. Lokal taki imprezowy, no niestety nie odpowiem na to pytanie, bo nie miałem takiej przyjemności uczęszczać, a jeśli chodzi o taki lokal restauracji, no to nie, można mu reklamować, czy nie możemy? No chyba raczej nie, ale... No to powiedzmy włoska restauracja niedaleko Ergo Areny, no to może tak w ten sposób, to myślę, że to nie jest reklama, ale kto będzie wiedział, to na pewno będzie wiedział. Okej. Kolejne pytanie, na które może być Ci chyba ciężko odpowiedzieć tak na żywo. Najlepsza wiadomość w życiu? Kolejne pytanie od Natalii. No, że moja żona jest w ciąży. To jest chyba była moja taka najwspanialsza wiadomość w życiu, chociaż naprawdę trochę nogi się ugięły i myślę, że każdy, kto się dowie, no to w tym pierwszej chwili te nogi się jednak uginają. No to teraz zaczną się trudne pytania. Czy bycie ładnym nie przeszkadza Ci w byciu sportowcem? Pyta Gosia. Dziękuję bardzo za komplement. Nie, na pewno, w ogóle o tym nie myślę, no tutaj raczej to bycie ładnym w żaden sposób, tutaj ja nie jestem Cristiano Ronaldo, żeby gdzieś tam chodzić po wybiegach i tak dalej, więc nie, no zupełnie jakoś na to nie patrzę. A jak twoja żona radzi sobie z zazdrością? To też pytanie od gości.
A to pytanie chyba do mojej żony bardziej, więc tutaj już słyszałem, że będą pomysły w przyszłym roku, że będziemy czas spędzali z własnymi rodzinami, więc wtedy można się będzie zapytać, ale... Znaczy nie, ona sobie chyba zdaje sprawę, że to jest jakaś część naszej kariery, naszego sportu, naszego zawodu i tak powiedziałem wcześniej, my nie jesteśmy tak rozpoznawani gdzieś tam na świecie czy w Europie, że gdzieś ta zazdrość taka jakaś emanuje. No, wydaje mi się, że no, jeśli podejdzie do mnie nie wiem, kibicka, która ma 12 lat, no to ciężko, żeby była jakakolwiek zazdrość, a innych takich dziwnych sytuacji, że gdzieś w restauracji bądź w innych miejscach podchodzi do mnie już jakaś osoba i no to takich sytuacji nie miałem. No to kibicka Marcelina pyta, czy można się z tobą umówić? Nie. Były takie, z tego co pamiętam, była możliwość wygrania zakupów. No to wtedy to jest jedyna takie chyba możliwość, żeby gdzieś tam spędzić ze mną czas, jeśli to by taka nagroda była jeszcze w przyszłym roku. I to już wszystkie pytania. Kończy nam się pole manewru, jeżeli chodzi o kolejnych przepytanych, ale no i tak proszę cię, żebyś go wyznaczył. No więc dzisiaj widziałem się z Kubą, na pewno będzie zadowolony. Prosił mnie bardzo, żebym go typował, więc Kuba Jarosz będzie następnym naszym ankietowanym? Może tak to ujmę. Dziękuję serdecznie za pytania, raczej nie sprawiały mi one wielkiej trudności. Szczególnie dziękuję Michałowi, który się pofatygował napisać maila, czekał na to już od momentu, kiedy była taka możliwość, więc pozdrawiam jego, jak i wszystkich kibiców.